Witam Was w nowej serii, czyli poradników do programów do montażu lub do nagrywania. Tak jak widzicie, w tym odcinku dopiero mówimy OBS-a, bo kolega mnie poprosił o to, żebym omówił ten program. On się niezbytnio w nim nie umie się w nim poruszać, więc na początku dostajemy taki obraz. Całość w taki sposób przychodzi do nas. Mamy tutaj tylko jedną scenę. Na początku możemy sobie wejść do trybu studia. W ten sposób jest najlepiej, bo możemy sobie robić przejścia pomiędzy na przykład taką sceną. Przejdźmy do głównej. Tutaj też sobie ustawmy. W programie mamy dwie opcje. Albo streamowania, albo nagrywania. Ogółem sobie omówmy wszystko, co tutaj mamy. Tu mamy okno podglądu, tak jak widzowie widzą. Wy macie efekt przejścia, tutaj macie różne efekty. Zanikanie, zanikanie. Tutaj macie mikser. Czyli tutaj macie audio z na przykład muzyki. Tu macie wejście liniowe, mikrofon. Czyli mikrofon, którym będzie ktoś mówił. Tutaj mamy znowu przejścia screen. Tu mamy panel sterujący, czyli mamy rozpocznij stream, rozpocznij nagrywanie, tryb studia, ustawienia, wyjście. Tutaj macie źródła obrazu. No i źródła obrazu omówimy sobie później. Najpierw sceny. Scenę sobie dodajemy w tym miejscu. Dodaj scenę. Ok. Może dodajmy. Rozbijmy ją. Test. Test. Ok. I tutaj na przykład na tej scenie powiedzmy sobie, że chcemy mieć przechwytywanie ekranu. Dodajemy przechwytywanie ekranu. Myślę sobie, że tu będzie też. To będzie test. Ok. Chyba jest już używana. To sobie wpiszmy 1. Ok. I mamy teraz przechwytywanie obrazu. Widzicie, że tu jest jakiś lag. To też przez to, że nagrywam. Macie tutaj monitor główny. Jeżeli macie kilka monitorów, to możecie sobie ustawić, z którego ma być przechwytywanie. Tak jak widzicie, tutaj mamy już to przechwytywanie. Z tego powodu, że nie będę wszystkiego Wam pokazywał na tym, mamy tutaj w ten sposób, że sobie przejdźmy do tego trybu. Tak jak widzicie, tutaj mam na przykład napisane aktualna gra, subskrypcje, muzyka w tle. Wszystko sobie tutaj odpalamy. Tym mamy wszystko. Zobaczcie. Tu mam takie przyciemnienie. Nie widać. Widzicie? Jest taka różnica. Przyciemnienie jest dosyć. To jest takie wyróżnienie tego miejsca co do całości. Czyli tu będziemy mieli. Tu widzicie. Tu będziecie mieli to. No to przejdźmy sobie do ustawień. No tutaj jest trochę zabawy. Ustawiam sobie oczywiście polski. Tutaj możecie sobie zmienić na jaki chcecie mieć motyw całego OBS-a. Tutaj nic zbytnie nie trzeba ustawiać. Tutaj jeżeli chcecie streamować, to musicie sobie ustawić typ streamingu, serwis streamingowania, serwis YouTube Gaming. Tutaj Premier YouTube Easting Server. Chyba, że to źle przeczytałem, to możecie mnie poprawić. Tutaj wpiszecie klucz strumieniowania, który macie w ustawieniach tam w kanale, tam przy naszym YouTubie. Sobie wejdźmy chwilę. Pauza. No to tak jak widzicie, tutaj jestem już.
tu w tym miejscu, ja się jak widać załadowało. W tym miejscu tu macie nazwę klucza, musicie kliknąć pokaż, szybko skopiować i tam wkleić. Zamknijmy tu wyjście, tutaj sobie tak widzicie mam rozszerzenie, bo tam kiedy nagrywałem sobie OBS-a, to musiałem zmienić po to, żeby jakoś jednak to wyglądało. Mam takie ustawienia, oczywiście domyślnie są inne, nie musicie tego zmieniać, możecie, zależy od tego jaki macie komputer. Tutaj macie ustawienie dźwięku, czyli na przykład macie tutaj mikrofon, to jest to. Sekunda. Tutaj na przykład mikrofon można, czyli disable, domyślne, oraz mówi ten, czyli przechwytywanie dźwięku z telefonu. Obraz, tutaj jest rozdzielczość bazowa, rozdzielczość wynikowa, filtry tutaj mamy, wartość FPS-ów, skróty klawiszowe oraz ustawienia zaawansowane. Do nich się zagłębia w innym odcinku. Sobie nie widzę. Ok. No cóż, no to takie najprostsze, to możemy tutaj sobie wejść do trybu studia. I nie wiem, i tutaj możemy na przykład zmienić to. Na przykład mamy teraz co innego wpisane tu. No to było ciekawe. No to był taki pierwszy odcinek, to zapoznanie. Tutaj mamy, można sprawdzić sobie nagrania. Tak jakby ktoś nie wiedział, to tutaj możemy to sprawdzić sobie. Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka, no i cześć.